Brudzew pod tytułem Brudzew, dobra ziemskie, miasto, gmina. Z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować autorowi tej monografii, panu doktorowi Mariuszowi Kaszyńskiemu za trud, za wieloletnią pracę, którą włożył w napisanie monografii, gdzie znajdują się opisy i osoby, które tworzyły historię naszej gminy, ale także tworzyły historię naszego kraju. Więc do nich tędy przyszło, sporo się przelało, choć wracali tu z orkiestrą, bo zwycięstwo jedno jest. Jedno miały dla nich wierzby i zakwitał biały bez. Piękni do niepodległej, spoza gór i rzek. Monografia. Materiał zbierałem częściowo już do monografii, pisząc moją rozprawę doktorską. Rozprawa dotyczyła okresu, jak już mówiłem, koniec XVIII wieku, aż do wybuchu II wojny światowej. No ale już mając w planach napisanie monografii, poszerzałem te moje znaleziska archiwalne o te czasy jeszcze odleglejsze. Także praca nad zbieraniem materiałów, można powiedzieć, że trwała 5-6 lat. Samo pisanie pracy, tak około 3. No co takiego ciekawego czy wartościowego można tutaj powiedzieć, jeśli chodzi o poszczególne rozdziały tej mojej monografii poświęconej dziejom Brudzewa. No na pewno ważnym elementem jest, czy są informacje o Wojciechu z Brudzewa, czyli naszym rodaku, no jednym z najwybitniejszych przedstawicieli nauki przełomu średniowiecza i renesansu, matematyku, astronomię, no i prawdopodobnie nauczycielu Mikołaja Kopernika. Mówię prawdopodobnie, dlatego że no nie jest to sprawdzone, czy był wykładowcą Kopernika, ale na pewno sam Kopernik na jego wykłady uczęszczał. No na pewno ważną kwestią jest również rodzina Jarandów. Rodzina, która władała Brudzewem w okresie średniowiecza, na początku renesansu. Jarandowie to był znaczący ród w dziejach naszej ojczyzny. Jak już tu wspominałem podczas prezentacji tej monografii, zajmowali najwyższe godności, najwyższe urzędy, zarówno o charakterze państwowym, jak i lokalnym. Ważnym rodem byli na pewno kurnatowscy, którzy władali Brudzewem, dobrami brudzewskimi w latach 1782-1939. Ostatni przedstawiciel tego rodu był pierwszym po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku starostą powiatu kolskiego, między innymi też za jego wcześniejsze patriotyczne zasługi. No jako takie ciekawostki, może i o charakterze takim wesołym, starałem się tu zamieścić różne wydarzenia. Nie tyle te najważniejsze, ale może ciekawe. Z okresu powojennego jest też podany skład całego komitetu, który zajmował się poszukiwaniem stonki na naszym obszarze. No wiadomo, że wtedy mówiono, że to Amerykanie nam ją zrzucali, także takie materiały też się zachowały. No wspominałem tu już, że zbierałem materiały w archiwach takich jak Poznań, Warszawa, gdzie Bobi powinny się i były się i tam się one znajdowały. Najciekawostką było to, że te materiały znalazły się również w archiwum miasta stołecznego Warszawy. Także no to też taka ciekawostka. Kiedy tam się udałem, no to pani, która tam przyjmowała interesantów, stwierdziła, że chyba coś mi się pomyliło. No jak Brudzew z Wielkopolski w archiwum miasta stołecznego Warszawy. No jednak okazało się, że miałem rację. Jeżeli chodzi o trudność, no trudność sprawiły mi też dokumenty w języku łacińskim. Przede wszystkim w języku łacińskim, no rosyjski. W moich czasach, kiedy chodziłem do szkoły, jeszcze w szkole podstawowej mieliśmy, no wiadomo, że w tamtych czasach nie wszyscy chętnie uczyli się tego języka. No dziś się okazuje, że jednak stał się przydatnym językiem, dlatego że ta znajomość pomogła mi w tłumaczeniu niektórych artykułów. No problemy były z językiem łacińskim, dlatego że no łacinę miałem tylko na studiach półtora roku, no ale jakoś tam trzeba było sobie poradzić. No są jeszcze, jest dużo tych artykułów, tych dokumentów pisanych w języku łacińskim, no ale tu już będę musiał skorzystać z pomocy fachowców. No i często też problemem były braki w materiałach archiwalnych.
Czyli znajdowałem materiały, które opisywały jakieś wydarzenie, one w pewnym momencie się kończyły. Nie było dalszego ciągu, także to już był problem z wyjaśnieniem pewnych wydarzeń, pewnych zjawisk. Wielkie wydarzenie dla gminy, to wielkie wydarzenie dla powiatu tureckiego i oby takich zdarzeń, takich wydań było jak najwięcej. Ja serdecznie gratuluję władzom gminy Brudzew, panu doktorowi Mariuszowi Kaszyńskiemu, który tak ciężko się napracował, ale dzieło jest imponujące. Poszedł w świat Jasieńko, zginął za nim świat.